No skąd oni wszyscy wracają? Nie mogli jechać o innej porze? Tylko akurat jak my jedziemy? Wystarczyło wyjechać wcześniej. Albo wieczorem. Albo zostać dzień dłużej. Nie pyskujcie. Dorośniecie, to zrozumiecie. No dawaj, paruwo! Ale zapindala, PSB Surmański. No zjeżdżaj z tego pasa, frędzlu wełniany, no! Żebyś szczezł, gagatku. Popatrz, dawca. Uuu, dawca. Ty, ale mnie muli. Jest stacja, ja zjeżdżam po energetyka. Obiecałeś, że nie będziesz już tego pił. Będę z tobą gadała cały czas. No dobra. A zatankuję na następnej i zbiorę punkty. Może lepiej zatankuj na tej. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ta twoja stacja. Tato, na pewno starczy. Spokojnie, wiem co robię. Mówiłem, że starczy. Weź umyj szybę. Popatrz, ile masz much. Wiem, widzę. Idę po płyn do spryskiwaczy. No szybciej, no szybciej! Ile to może trwać? Nie, nie wierzę, no. Ile czasu ci to może zajmować? Naprawdę! Za 300 metrów skręć w prawo. To weź mi tutaj to przyczep, a nie mi opowiadasz, bo ja muszę widzieć. Nie marudź, przegapiłeś zjazd. To cofnę. Nie można cofać na autostradzie. Wrzysny. Cofaj, łop. O, moje się akurat kończy. Czemu zwalniasz? Bo wypadek jest. Nie zwalniaj! A niby czemu? Synek, zostaw ten obrzydliwy telefon. Spójrz się za okno, zobacz jaka Polska jest piękna. O, jakiś pan udaje żabę. Jakiś pan zna czterolistną koniczynę. O, jakiś pan podlewa kwiatki przy drodze. Iwo, wracaj do telefonu. Dlaczego nie masz uchwytu na telefon? Można go kupić na każdej stacji benzynowej i jestem pewna, że ułatwiłoby to ci życie. Masz rację. Nie ma żadnego logicznego powodu, dlaczego nie kupiłem tej przystawki. Jest to tanie, szeroko dostępne. Co mnie hamuje? Tragiczna wiadomość z ostatniej chwili. Delfin Krystian, ulubieniec mieszkańców Sopotu, został odnaleziony martwy na plaży. Naoczni świadkowie twierdzą, że chciał się z nimi przywitać, jednak z ekspertyz wynika, że udławił się przystawką samochodową. Tata, chcę zabić Krystianka! Nienawidzę cię! Za 2 kilometry skręć w aleję delfinkową. Krystianek! Jeden tir 90, drugi 91. Dlaczego to robicie?! Wacz panie, z tej strony Lord Waldek Zornowa, herbu 6 opon. Witam cię, milordzie. Jam jest hrabia Zbyszek z Brzydowa, herbu lewarka i druku CMR. Przymierzam się do wyprzedzania z prędkością przewidzianą w naszym kodeksie honorowym, czyli nie większą niż 0,9 km na godzinę. Czyli w naszej mierze 0,09 jardów na godzinę. Przyjmuję do wiadomości i winszuję, wacz panowi. A myśli wacz pan, że warto wytłumaczyć kiedyś plebsowi szosowemu nasze zasady? A gdzieżby, panie hrabio? Toż oni by nie zrozumieli! Szerokości! Wyłącz klimę. Dzieci zamarzają. I lepiej otwórz okno. Okna to jeszcze gorzej, no przewieje nas! Ale proszę bardzo. Zobacz. Dostałem od babci. Te pieniądze zainwestuję w swoje studia i w swoją przyszłość! Tato, czemu ty otworzyłeś to okno? Chyba przejechałeś jakieś zwierzę. Nie tam. Znowu przejechałeś jakieś zwierzątko. Co z tego, no? Czy możesz przestać zabijać te małe, niewinne zwierzątka? No dobrze. Cudowna chwila. Ostatni przedstawiciel tego gatunku na wolności. O Boże, mysz! Uważaj, nie na ulicę! Kochani, to może zagramy w skojarzenia.
Ja zacznę. Autostrada. Chcę siku. Daleko jeszcze. Wspólne jedzenie. Beznadziejna rodzina. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Najdroższe autostrady w Europie, wszędzie te bramki. No ale dziur to się nie naprawi, nie? No co za niegospodarność, nastawiali tego i opłat nie zbierają. Tym razem system na mnie nie zarobi. Znam skrót. Tato, może jednak pojedziemy tą autostradą? Wiesz, auto to nie jest najlepsze miejsce do wychowywania potomstwa. Spokojnie, synu. Zaraz będziemy. Tatuś i dziadziś są z tobą. Cichutko. Cichutko, maleńki, cichutko. Gdzie ja jestem? Kim on jest? Kim ja jestem? Halo, Piotrek? Do Azji? Wow, no jasne. Okej, będę. Azja? Zgadza się. A, to mój kierunek, w porządku. No to zapraszam, jedziemy. Super. Gdzie pojechali? Co zrobią? Jak Mazny poradził sobie w Azji? Sprawdź.